To są w sumie moi koledzy, którzy... RL EXCHANGE. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem Edek 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Halabala. Siemka. No i bez przedłużania idziemy do meczu. No i co, standardowe pytania na start? Albo dobra, może nie takie standardowe. Od czego skrót jest WIOP? WIOP to jest... Jak jeszcze kiedyś się grało dużo w Fortnite'a, a ja kurde, powiem ci, że bardzo dużo osób właśnie takie skróty tam ma z teamów z Fortnite'a, jak tak pytam co jakiś czas. WIOP no to tutaj oznacza... O nie! Jaki faker! No to jest nawiązanie do klasy piątej, bo w tej klasie została stworzona nasza drużyna, no bo mieliśmy klasę piątą i klasę piątą mieliśmy. O kurde, bo ja nigdy do takiej dużej szkoły nie chodziłem, to nigdy nie miałem aż tyle klas, więc dla mnie to ABC jest maksymalnie normą. Dobra. To teraz już bardziej klasy. Jak długo grasz w Rocketa i jakie masz rangi? W Rocket League ogólnie grę miałem od roku 2018, ale zacząłem więcej grać w Rocket League od kiedy weszło FreeSpray. No bo co, znajomi przyszli na Rocketa, nie? Tak, i miałem z kim grać wreszcie. No bo tak na początku to jest strasznie pozorna gierka, tak jak się patrzy, że jak, dopóki nie jest free to play, dopóki się nie zagra pierwszy raz, to tak wygląda... Mniej zachęcająco. W sensie tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest sporo takich gierek. Na przykład też pewnie Ultimate Chicken Horse, chociaż to wygląda na fangierkę. I bez tego, ale dobra, mniejsza. To dobra, to o rangach jeszcze nie powiedziałeś. Trójki, no to udało mi się coś bić. Solo grałem, wiem, platynę 2 bodajże. Na dwójkach mam diamenta 2 i na solo platynę 1. No ty, to ale... nie przyznawałeś się wcześniej do diamenta. A, to tam nie ma się bardzo czym chwalić chyba. O, nie no, kurde, zaskoczyłeś mnie. W sensie, bo wcześniej tak zapowiadał na czacie, że na początku w ogóle tutaj trzeba powiedzieć, że Halabala chciał ze swoim teammate'em pykać, bo powiedział, że jest platyną i że w ogóle on chce z teammate'em i tyle. Ale teammate niestety... Teammate się spłaszył, także pozdrawiamy teammate'a od razu, on będzie wiedział o kogo chodzi. Ja mu powiem może nawet. No, a ulubiony tryb w Rockecie? Dwójki. Bardziej standardowo, ostatnio jedna osoba wybrała trójki, ale to... Bo są jakby bardzo tak jakby RNG, w sensie, że 50-50 ci nie wyjdzie i masz po golu, więc... No, na jedynkach to najbardziej wznowienia, no i potem kwestia jest tego, że... Samemu musisz się starać, jaki bump. No nie, kurde, to Camaro to chyba OP jest. Nie wiem, bardzo mi się podobają te auta, w sensie podobały mi się hitboxy. Mnie akurat Camaro najmniej jest z tych trzech, ale w sumie wszystkie są git, takie dominusowe. Aż tak nie, tak w miarę git odzwierciedlają hitbox. Ten nowa formuła jest w tym cienka, prawdę mówiąc. No, nowa formuła to jest w sensie tragiczna, bo... Z wyglądu też wygląda średnio. Nie no, z wyglądu akurat, moim zdaniem wygląda mega fajnie, ale hitboxy zupełnie nie odzwierciedla. Strasznie dużo wystaje i w ogóle. Także trzeba na pamięciówkę grać tą formułą. Jedyny z jaki kupiłem oprócz w sumie tego Nascara to był Jagger. I grałem w sumie z nim przez bardzo długi czas, dopóki... W sensie to Porsche? Takie? Tak, Porsche. Dopóki nie wytradowałem Jaggera, przepraszam, Fenka, to bardzo długo nie grałem. Bęk. A dzięki. A w ogóle w co grasz poza Rocketem teraz? Mówiłeś wcześniej, że pykałeś w Fortnite, ale to dalej, czy to wtedy jeszcze jak było? Kiedyś grałem dużo, a teraz tam... No tak jak mam z kim zagrać, to zagram, ale tak jakoś... A teraz, a w ogóle jak to jest teraz? Bo teraz są same takie tryhardy, czy jak to wygląda? Bo w sumie się zastanawiam ostatnio. Zależy też w sumie, zależy to głównie od poziomu konta, ale no tak, to głównie są te tryhardy. Ale to tam są rangi, czy po prostu level jest, się wbija? Tam są różne tryby, ale... Ale są rangi na przykład diament i takie tam, czy jak to działa? Tak, jest oddzielny tryb do tego. O, to spoko w sumie. Żeby oddzielić osoby, które chcą grać w tego Fortnite tak typowo pod hardowanie i... No nie, bo już prawdę mówiąc chyba ponad 2 lata nie grałem i no wtedy mnie zdenerwowało to, bo ja sobie tak casualowo to pykałem na streamkach swego czasu i nagle każdy się zaczął budować, bo były te faza na turnieje i wszystko i jakoś mi się odechciało. Jeszcze jakieś nowe bronie, takie mało skillowe, że tak powiem dodali. Jakieś mechy, z tego co kojarzę, jak były mechy, to już za bardzo nie grałem, ale... Wtedy to też był taki okres, w którym sobie bardziej odpuściłem tego Fortnite'a. No. Ale tak poza Fortnite'em, no to już w Minecrafta sobie popykam. No to klasyczek. Też się gra. Ale w Battlefielda nawet zaczęliśmy grać. 5 czy 4? 4. A, to... Piątka ma takie słabe opinie. Kurde. Też w sumie mam tylko czwórkę. W piątkę chyba była beta na start, to albo mi znajomy dał na udostępnieniu czegoś tam, albo zagrałem w betę i jakoś nie lubię takiego otwartego świata. Mam tam sami kamperzy. Bardzo mało gram, ale nie siedzi mi ta gra. Kurde, trafić nie mogę. Dobra, wiesz już co zagramy w drugim meczu? Czy tam później po prostu, czy jeszcze nie? Nie jestem pewien, ale może dobra, jakieś... to dla razie tajemnica. Nic nie sugeruję. A, kurczę. To dogrywka się szybko. Chyba, że nie zdążę wrócić. Dobra, zdążę wrócić. Lamborghini szybkie. Dobra, to taktyczne pytanie na rozproszenie jeszcze na zakończenie. A to sam sobie je zadaj. A, dobra, strzelamy, to będzie można już normalnie pogadać. To co startować teraz? Dać ci lidera i wybierasz mutatory, czy startnąć dwójki? To się no zwykłe towarzyskie. Dobra. Tryhard casualowy. Tryhard casualowy? A czemu tak? Co się stało? Tu masz mało MMR-a trochę. A, no freestyler. A kurczę, ja mi nie pokazuje tych MMR-ów z casuali, to nawet nie wiem ile mam. Ale to dobra, bo wracając, bo tutaj zaczęliśmy gadać, a nie powiedziałem, że pewnie nikt z was się nie spostrzegł, ale gramy casuale dwójki. Tak więcej aut, to tym razem nie są boty. A, i jeszcze w ogóle chciałem powiedzieć, jak się dostać na odcinek, bo też standardowo zapomniałem powiedzieć. No to wystarczy, że wbijecie na Discorda i tam będziecie mieli na kanale chyba FAQ napisane. To znaczy FAQ, nie to, że inny fakt. No a tutaj jeszcze najważniejsze pytanie do ciebie. To co jadłeś na obiad? Ryba z ryżem, ale nie pamiętam tylko dokładnie. Kurde, te nazwy ryb też w sumie... nie wiem, pamiętam. No dobra, kwestia... no dobra, to po prostu nie pamiętamy i tyle. Nie będę się poniżał swoją znajomością ryb. A ty ile masz MMR-ów na tym, bo mówisz, że masz... że ci pokazuje? No w sensie, no ja jako, że jestem przysłowiowym... Podam ci. Bang! O tak, i trafił. Dobra, to test opena zaliczony. 1300 mam, ale... 1300 to jest, kurde, no taki diamentowy chyba. Nie wiem, w sensie ciężko, nie da się za bardzo porównywać MMR-ów z casuali i z rankedów, ale to widać, że czasem sobie grasz, to, że tak powiem. Mam... którzy jakby nie są zbyt chętni do rankedów. Więc... no, też w sumie, nie wiem, ja w sumie praktycznie w ogóle nie gram casuali, tak po prawdzie. Ale wiem, że dużo osób, zwłaszcza chyba, dużo osób chyba gra casuale, żeby się rozgrzać, a ja nie wiem, mi się nie chce nigdy. Bang. O kurde, strategicznie obok bramki. Ja się na większości projektów wylewam, więc... nie no, luz, bramę już masz. Po teamplayu. O, prawie druga. Dawaj, atakuj. W ogóle dawaj szybką recenzję Nascaru dla osób, co kiedyś będą widziały to DLC w sklepie i będą chciały kupić. Ogólnie Nascary to są takie... to są trzy auta, które mają prawie takie same hitboxy, dlatego... A jednym z konkretnie dzisiaj gra najlepiej, czy bez różnicy? Z wyglądu najbardziej mi się podoba ten Chevrolet, ale ogólnie są wszystkie takie same. Mają hitboxy takie podobne do Dominusa, ale gra się w sumie nimi troszkę lepiej niż Dominusem. To znaczy hitboxy mają identycznie jak Dominus, ale no inaczej są zobrazowane, nie? No i może dlatego mi się... no tak, tak samo na tej zasadzie to formuła nowa też ma hitboxy Dominusa, ale to ona to zupełnie na to nie wygląda. Dobra, chyba... nie, dobra, kurde, zmarnowałem. Chociaż, nie wiem, on to w sumie obronił. A tak w ogóle jakieś hobby poza grami, czy tak stricte? No teraz w sumie ostatnie 2 lata to za dużo rzeczy nie można było robić, ale... no właśnie, więc... tak w sumie sobie zdałem sprawę po zadaniu pytania, że to pytanie ma coraz mniej sensu teraz. Może w przyszłości, jak pootwieram wszystko. No w sensie, no nie wiem, no czasami sobie wyjdziemy z chłopakami na piłkę. Więc... no ja w sumie już tak dawno nie byłem na piłce. Ostatni raz chyba, jak świeżo pandemia zaczęła i jeszcze nie zamknęli boisk oficjalnie. Chyba nie zamknęli. Takie jedno boisko w sumie, niedaleko mnie, które jest... zawsze otwarte. No, jest z prawdziwą trawą, a nie z piaskiem. O kurde, nie to strona. Jak to nie? Dobrze jest. Dobra, skoro tak mówisz... ale podobało mi się to, że grałeś wszystkich i backpass. O tak. A w ogóle tak już wcześniej gadaliśmy o tym jednym pozdrowieniu, ale chcesz może kogoś jeszcze pozdrowić? No kogo mogę? No, nie wiem, mogę pozdrowić Mastiego Dastiego i... o tak. No, nie mogę pozdrowić, to są w sumie moi koledzy, którzy O, ładny strzał. A dziękuję, dziękuję. Nie grałem ze mną w Rocket League, dlatego... No tak jest, fajnie tak mieć. W sensie w rakietę to w zasadzie 3 osoby wystarczą, żeby sobie fajnie popykać. Tu akurat mamy trójkę, więc nikt nigdy nie zostanie pytano. Tylko to jest git. W sumie bo w inne gierki to tak zwykle 5 się przydaje, a na rakieta 3 osoby to tak idealnie, żeby nie było tak, że jeden nie ma miejsca w teamie. Chyba że ktoś lubi grać chaosy albo prywatne. Ale to kwestia indywidualna. Dobra. Jedziemy z nimi. A wezmę sobie może na 3. mecz zmienię auto. Chociaż zobaczę jeszcze. Mam w sumie fajne sto Lamborghini, tak żeby sobie popykać. Niedługo już nie będę nim pewnie pykał, bo będzie tyle aut do sprawdzenia. Właśnie nie wiem, czy to będzie tak, że po prostu te DLC wrócą? Znaczy ja obstawiam, że jak już mają licencję na nie z powrotem, jakoś tam się dogadali, to że znowu się pojawią w sklepiku. Nigdy nie wiadomo, ale myślę, że na 99% będą do kupienia w jakimś czasie. Nissany, McLareny i tam Batmobile, wszystko inne. No dobra, to dawaj, jeszcze jeden meczek zagramy. Jak mamy takie Lamborghini, to w sensie... Ono jest podświetlone jako ten specjalny tam na niebiesko, czy... Wiesz co, wyjdę, zerknę, nie pamiętam. Chyba jest na żółto, egzotyczne jakby, modyfikowanie samochodu. Ono jest żółte jako egzotyczny. Tak jak... A Nascary? Nascary są czerwone, importowane tak jakby. W sensie to chyba nic nie zmienia, ale po prostu tak dali. Tak to dali, nic co za bardzo nie zmienia, tak ustawili... Nie wiem w sumie ze względu na co. Może po prostu, że egzotyczne to jak jest jeden przedmiot do kupienia w pakiecie, a importowany jak były 3 w ramach jednego pakietu. Może to od tego zależy. A i w ogóle też jak nie zauważyliście, to gramy kolejne spotkanie. I mam wrażenie, że o czymś zapomniałem powiedzieć, ale to... Lewandowski ostatnio rekord świata pobił, ale to już dawno w tym momencie... W sensie rekord świata, po prostu rekord, ale jak to oglądacie, to już to było parę dni temu. Bo my to nagrywamy już w sumie... Kiedy on to pobił? Wczoraj? Dobra, dzisiaj jest niedziela, powiedzmy tyle, tak... Okej. To będzie... Nie no, z tego to... Podanie do ciebie to było. O kurde. Od początku planowane. Okej. O nie, no i tutaj na 2-0 ładuję. Hel Piero, prawie Der Piero. Ale ma opony dziwne. Lotnicy, ej, to są Polacy w ogóle? Aż dam sobie czat, żeby każdy mógł pisać, ale to możliwe, że są Polacy. No to może, że są Polacy, ale może nie poznali, albo się wstydzą. Nie, jak... no tak śmiesznie. Marko Lud. Nie, no to jest ten fani z Bycholuda, czy czegoś. Są Polacy jak nic. Nie ma szans, że to nie są Polacy. A ty masz w ogóle grasz z czatem takim, że widzisz wiadomości od przeciwników, czy nie? Cześć, lubię się pośmiać z ludzi, którzy wyzywają. Ja prawdę mówiąc, zawsze gram z czatem tylko drużynowym. I want to 1100 points. O kurcze. Możliwe, że... No to są Polacy, ale to nie wiedzą, że my jesteśmy Polakami. No. Dobrze, że mam taki uniwersalny nick. W sumie nie wiem, czy jakby ktoś zobaczył mój nick, że się Halabala, to... Nie no, pomyślał, to... Jest... Nie no, to już ci powiem z miejsca, żeby nie pomyślał, ale... Mój jest taki polski nick typowo. Nie no, ale ich tam niszczysz. Ale trolują w ogóle, nie wiem. W sumie nie wiem, co oni robią. A, bo może questa na bronienie, czy coś. 1100 punktów. 1100 punktów to może nie chodzi o punktów umiejętności, tylko w mecz trzeba tyle zdobyć, nie wiem. No, można nie mam pojęcia, jakie są wyzwania, prawdę mówiąc. Ja tam wszystko robię przy okazji. No też tego w sumie nigdy nie sprawdzam, bo to... Jak się gra, to i tak się nabije praktycznie wszystko. Dobra, wychodzimy z tego meczu, bo tutaj się za dużo nie dzieje. Czy zniszczymy ich jeszcze? Znaczy oni też. Dobra, to zniszczmy ich jeszcze. No bo pewnie cię troluję albo questy robię. Dobra, to ten meczyk sobie mocno przytny, coś czuję. Jeszcze najważniejsze pytanie, bo bym zapomniał, dobrze, że sobie wyliczałem. To jak trafiłeś na kanał? Jak trafiłem na kanał? Na głównej mi się wyświetlił. Ale, a jaki film pamiętasz, czy nie bardzo? To było chyba... O tym, jak zacząć w Rocket League, w sensie... A, czyli standardowo, dobra. To jest nowe pytanie na odcinkach i w sumie jest takie ciekawe. Też ostatnio, jak raz nie zadałem tego pytania, to zaraz krzyczeli w komentarzach ludzie. Dobra, to tym razem jest zadane. 7-0, easy. Bek. Kurde. Pad mi się odłączył, nie? Ale a masz po bluetoothie czy po kablu? Po kablu. Tylko, że mój kabel tak... Ja też w sumie miał wiele przeżyć. Ja w sumie jak raz miałem coś takiego, że myślałem, że kabel mi się już psuje. Pat już miał rozregulowane to takie wejście, więc to była chyba pierwsza w historii sytuacja, co nie trzeba było wymienić kabla, tylko cały pad. Więc śmiesznie w sumie, ale dobra, mecz się kończy. No i co, myślę, że to by było na tyle. Tutaj dziękuję Halabala. Czekaj, ja to chciałem na początku filmu przeczytać, zapomniałem, że to chciałem po arabsku przeczytać. Halabala! Nie wiem jak to przeczytać po turecku, ale dobra, mniejsza. Ale to w każdym razie dzięki za wystąpienie. I nie wiem, bez przedłużenia. Elo, elo.